W sobotę 6 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach odbył się 16. konkurs regionalny potraw i wypieków na zapusty i Wielkanoc, dorty, kołocze i inksze placki. W konkursie może wziąć udział każdy, kto tylko ma czas, lubi piec i gotować. Mamy tu szkołę, zespół szkół ekonomiczno-gastronomicznej z Cieszyna, mamy koła gospodyń wiejskich tutaj z naszego terenu, z gminy Zebrzydowice. Ponadto mamy zaprzyjaźniony z zaolziaków naszych, z Petrowicy u Karwinej oraz samą imprezówkę o Karwina Frysztat. Są panie, jest młodzież, więc impreza ta na pewno ma przyszłość, bo skoro jest młodzież, to znaczy, że jest zainteresowanie. I cieszy się na pewno dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców gminy. Co znalazło się w tym roku na stołach uczestników? Mamy mazurki czekoladowe, śliwkowe, dużo innych bab wielkanocnych. Mamy oczywiście pecyn, czyli murzynek, u nas się to nazywa pecynek. Dlatego zawsze podkreślam, że kiedyś murzyn to był w kształcie ziemi, bryły ziemi, dlatego to jest pecynek. A że jest teraz w środku dużo, no nie ma co pokazać, bo już jest wysprzedany, jest boczek, kiełbasa, to jest takie danie było raz na rok, takie świąteczne, bardzo bogate, bardzo dobre. Co jeszcze mamy? No mamy serniki, buchetki, zawijoki, krepliki, wszystkie te dania, te potrawy, które kiedyś smażyli, piekły nasze prababcie i babcie. Macie w tym roku jakieś nowości? Coś, czego jeszcze do tej pory nie robiłyście? Tak, mamy, bo u nas w rejonie naszym cieszyńskim nigdy nie piekliśmy mazurów. Mazurki to były dla nas nowość. Zobaczyłyśmy to na stołach wielkanocnych i mówimy, no cóż, trzeba się trochę dokształcić w tych mazurach. Więc w tym roku mieliśmy mazurki wyjątkowe. Zrobiłyśmy takie i z wódką, i z wiśniami, takie same. Przed tym wszystkim, żeśmy se ćwiczyły, piekłyśmy se w kole, nie? I wyszło nam z tego naprawdę cudynka, bardzo dobre. Tradycyjnie na stole wielkanocnym musi być murzyn, muszą być mazurki, muszą być baby. I to wszystko jest? To wszystko jest. Jest sernik, jest kołacz ze śliwkami. Dodatkowo jeszcze mamy boczek faszerowany, chleb domowy. Co się cieszy zawsze takim największym wzięciem, zainteresowaniem, że się rozchodzi jak ciepłe przysłowiowe bułeczki? Wszystko. Potrawy i wypieki oceniało jury. Było bardzo, bardzo smacznie. Panie wkładają w to ogromną ilość serca. To jest, zawsze to podkreślamy, przede wszystkim na tych konkursach kół gospodyń, gdzie jest przede wszystkim ta praca społeczna, że panie stosują przyprawy, których się nie da kupić, czyli swoje serce, zaangażowanie, no je to cieszy. Dla nich jest to taka też próba sprawdzenia się, trochę pochwalenia się, jak to każda gospodyni lubi, prawda, częstować i pokazać, co potrafi najlepszego przygotować, więc właśnie na tej zasadzie większość tutaj tych stoisk powstawa, że panie z kół gospodyń czy z innej organizacji przygotowują to, co potrafią najlepiej. Jak pani ocenia poziom tegorocznego konkursu? No oczywiście jak zwykle poziom jest bardzo wysoki. Chciałam powiedzieć, że bardzo trudno jest wybrać te tak zwane najlepsze rzeczy. To już jest 15 raz, kiedy ja biorę udział w tym konkursie, dlatego muszę powiedzieć, że w ciągu tych lat no, była pewna ewolucja, ponieważ jednak staramy się nagradzać rzeczy, które wywodzą się z tradycji, z kuchni cieszyńskiej. I oczywiście zdarzają się i panie też przygotowują jakieś nowości, natomiast my staramy się wyłuskiwać te rzeczy, które zostały zrobione według starych przepisów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.